Biblia jest jak pałac. Wielki pałac, który ma 73 piętra. Na pierwszym piętrze jest 50 komnat. Na ostatnim 22. Przechodząc, chcąc wejść z korytarza do danej komnaty, często można przykrą niespodziankę doświadczyć. Ona jest zamknięta. Więc święty Augustyn mówi: drogi czytelniku, jeżeli chcesz wejść do jednej komnaty, znajdź klucz. A on bardzo często leży w innej części pałacu. Niekiedy trzeba trochę pochodzić, aby znaleźć ów klucz, który nam otworzy dostęp do danej księgi. Pierwsze piętro, pierwsza księga, rodzaju 50 rozdziałów. Ostatnia Apokalipsy 22. To wszystko są komnaty. Niektóre są zamknięte. Na przykład, dla przykładu jednego na początku, Jezus mówi o kupcu, który ma kupić perłę. Jest tu wiele niewiast, niektóre już mają perłę w swoim domu. Więc czy już zrealizowały zadanie, które Jezus każdemu człowiekowi dał? Na pewno nie, bo ta perła, klucz do niej leży akurat na górnym piętrze. Kiedy przejdziemy na 73 piętro do 73 księgi Pisma Świętego Apokalipsy, to możemy tam zobaczyć niebieską Jerozolimę. Miasto, w którym centrum jest Bóg. I to miasto posiada 12 bram, a każda brama jest z perły. Więc owa perła, którą mam zdobyć, to jest wejście do nieba. Każdy z nas jest zaproszony, aby wejść do nieba, aby tak żyć, żeby tam się znaleźć. To jest owa perła. Więc niech Bóg nas przeprowadzi przez rozważanie tych słów, abyśmy zobaczyli, że wiele słów Biblii wypełnia się i wypełniło w życiu Matki Bożej. A ona sama wielokrotnie cytuje wprost chociażby Księgę Rodzaju. Święta Elżbieta, do której przychodzi Maryja, cytuje Księgę Judyty. Więc chciejmy przejść się podczas tych rekolekcji trochę po tej komnacie, aby doświadczyć piękna pałacu Słowa Bożego. Bo tak już jest, że Biblia tłumaczy Biblię najlepiej i w innej części jej jest rozwiązanie do tego, co czytasz. Trzeba tylko pytać. Nawet pytań tyle nie mamy, ile odpowiedzi w Piśmie Świętym. Wszystko zaczyna się od Maryi. I Ewangelia w zasadzie zaczyna się od jej słów, od jej postawy, od jej osoby. Ale pierwszym słowem wypowiedzianym przez Matkę Bożą jest pytanie. Po prostu się pyta. Nie coś mówi, nie coś narzuca. Pyta się, jak się to stanie. Więc wszystko to, co dotyczy Nowego Testamentu, zaczęło się od pytania Boga. Gabriel przyszedł do Matki Bożej i daje jej posłanie, które w zasadzie jest spełnieniem się proroctw starotestamentalnych. Mówił tekstami Pisma Świętego, Sofoniasza, Micheasza, Izajasza. I ona słyszy Słowo Boże i pyta, jak się to stanie? Piękny, charakterystyczny sposób modlitwy. Anioł mówi do niej Pismem Świętym, a to ważne, to pierwsze, sięgam do Pisma Świętego. I mimo tego, że jej uczucia się zmieszały, przeraziły się, bo uczucia bardzo często mówią nie woli Bożej, bo wyczuwają przemianę.
I Matka Boża zastanawia się, rozważa, co ma znaczyć to słowo. I już wcześniej wypełniła to, co święty Jan Paweł II pisał w encyklice Fides et Ratio. Wiara i rozum. Że duch ludzki jest niesiony jakby na dwóch skrzydłach. Wiara i rozum. Nie uczucia, tylko wiara i rozum. Uczucia się zmieszały Maryi, więc ona rozważa, co ma znaczyć to pozdrowienie. Wiara i rozum. Rozważa rozumem, co ma znaczyć pozdrowienie, czyli wiara, która się rodzi ze słuchania Słowa Bożego. Rozsądek. Bóg dał uczucia, one są piękne, żeby pięknie przeżywać życie, ale nigdy, żeby się nimi kierować. Ale rozsądkiem, wiarą. Życie mamy tylko jedno. I jeżeli źle je rozeznamy, możemy wiele lat odczuwać smutek i bezsens. Zdarza się nieraz, że ktoś się modli, no chociażby o dobrego męża, dobrą żonę. Gdzieś w sercu nieraz słyszy ktoś słowa, to ta osoba. Budzi nagle zachwyt. Czujesz, że to właściwy wybór. A potem bywa, że ten wymodlony mąż czy wymodlona żona nie jest taka, jak planowałem czy planowałam. I nieraz człowiek ma pretensje do Boga. Ileż ludzi się skarży. Dlaczego Bóg mi dał potwora? A pytam, a skąd wiesz, że to był Bóg? Pytałeś, pytałaś się Boga? Jezus nawet przed wyborem apostołów całą noc spędził na modlitwie. Zobaczcie, że wybierając sobie towarzyszy, całą noc się modlił. Czyż i my nie powinniśmy trwać na modlitwie, chociażby pytając się Boga, czy ta osoba ma być moim przyjacielem, towarzyszem życia? Ale ktoś powie, no przecież się modliłem, przecież się modliłam. A ja spytam, a kiedy szatan kusił Jezusa? W Kanie Galilejskiej? Czy może na modlitwie na pustyni? Albo w Ogrodzie Oliwnym? Wtedy, kiedy się modlił, wtedy był kuszony przez diabła. Najmniej nieraz człowiek jest czujny wtedy, kiedy wydaje się, że jesteśmy najbardziej bezpieczni, bo się modlimy. Życie trzeba rozeznać, a ono się zaczyna od pytania Boga. I to widzimy w Matce Najświętszej. Czytałem kiedyś o pewnej grupie sekciarskiej, która po płomiennym kazaniu swojego guru o chodzeniu Jezusa po wodzie wypłynęła w euforii, w uczuciu przeogromnym i nastroju na jezioro i zaczęli chodzić po wodzie i potopili się, bo swoje uczucia wzięli za wolę Boga. A Maryja, zanim przyjęła wolę Pana, zbadała to zgodnie z Pismem Świętym. Dlatego Gabriel wypowiedział do niej słowa, które były kompilacją prorockich zapowiedzi. Więc naśladując Maryję, pierwszym krokiem i pierwszą powinnością i przywilejem jest pytanie się Boga. Oprócz tych rzeczy ważnych i najważniejszych, pytać się Boga. Od tego zaczyna Maryja. I tak się zaczyna wiele ksiąg. Więc kiedy przejdziemy do innej komnaty, do Księgi Sędziów, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Po śmierci Jozuego Izraelici tak się pytali Pana. Któż z nas pierwszy wystąpi do walki przeciwko Kananejczykom? Wiersz drugi. Pan odpowiedział. Bóg bardzo szybko odpowiada, kiedy się Go pytasz.
Pan odpowiedział, wystąpi Juda, daje tę ziemię w jego ręce. Zwrócił się więc Juda do Symona, swojego brata. On nie próbuje walczyć sam. My dobrze wiemy, że w swoim powołaniu, w swoim życiu mamy braci, mamy siostry, mamy współbraci. Nie możemy być wyizolowani i samotni. Potrzebujemy drugiego człowieka, który nas asekuruje i afirmuje, daje nam światło, daje nam słowo. Potrzebujemy drugiego. Symeon poszedł z nim. Pan wydał Kananejczyków i Peryzytów w ich ręce. Pokonali Kananejczyków i Peryzytów. Synowie Judy uderzyli na Jerozolimę i zdobyli ją. Następnie wyruszył Juda przeciwko Kananejczykom, którzy zajmowali Hebron. Stamtąd wyruszył przeciwko mieszkańcom Debiru. Nazwa Debiru brzmiała przedtem Kirjat Sefer. Kirjat miasto, Sefer księga, miasto księgi. A potem ruszył Juda z Symeonem, bratem swoim, na podbój Kananejczyków zamieszkujących Sefat. Zdobył też Juda Gazę, Aszkelon, Ekron, a Pan był z Judą. Wszystko mu wyszło w powołaniu. Wszystko zdobył, bo na początku spytał się Boga. I Bóg mu odpowiedział. To jest warunek spełnionego życia i powołania, kiedy pytam się Boga. Ale kiedy tego pytania brakuje, nie wszystko człowiekowi wychodzi. Bo czytamy w pierwszym rozdziale Księgi Sędziów dalej o następnym pokoleniu. Natomiast Manasses nie zdobył Betrzean. Nie udało mu się. Nie zdobył Tanaku i miejscowości przynależnych. Nie wypędził mieszkańców Dor, ani Ibleam, ani Megiddo. Jakiś nieudacznik? Nie wyszło mu. To jest bardzo ważne, bracia i siostry. Na początku pytać się Boga. Efraim również nie wypędził Kananejczyków. Zabulon nie wypędził. Aser nie wypędził. Neftali nie wypędził. Amoryci zaś wypchnęli synów Dana w góry i nie pozwalali im zejść z doliny. W doliny. Oni nawet już walczyć nie próbowali. Co ten tekst może powiedzieć takiemu człowiekowi jak ja i ty? Tyle lat i wieków od tych wydarzeń. Bo w tym pierwszym rozdziale i tym pierwszym wierszu to najistotniejsze słowo, przegubowe słowo, które zadecydowało o powodzeniu i niepowodzeniu, że Izraelici spytali się Boga. I kiedy ten szczegół pojawia się w tekście, sprawa idzie dobrze, jest powodzenie. Ale kiedy brak tego wyrażenia, bo był pytany tylko człowiek, to wtedy sprawy dobrze nie poszły. Pytać się Boga, to znaczy radzić się Go, dowiadywać się dokładnie, to jest modlitwa. Izraelici pytali i mieli powodzenie. Więc pierwsze, spytaj się Boga. Już nie muszę zdobywać Jerozolimy. Nie muszę zdobywać Dor ani Tanaku. Nie muszę zdobywać Kanaanu. Nie muszę. Spytaj się Boga, jak zdobyć życie wieczne. Lub na co masz się zdobyć, aby zdobyć życie wieczne. Spytaj się Boga. Mnie to bardzo pomaga, szczególnie w trudnych chwilach, nieraz nie do zniesienia, kiedy pytam się Boga, bo to mi pozwala przetrwać chociażby 24 godziny, które mam w ciągu dnia. Ale jeżeli ja nie spytam się Boga, to kogo się spytam? Pytać się to modlić się o łaskę. Pytać się to dopuścić Ducha Świętego i pragnąć tego, czego chce On. I może z punktu widzenia po ludzku wydaje się to awykonalne. Bóg jest Bogiem, ja jestem tylko człowiekiem. Ale tak się dokonuje, że Bóg w nas pewne rzeczy czyni. Pytać Boga, pozwalać Jemu działać, nie przeszkadzać Mu. To pierwsza modlitwa,
żeby rozpoznać wolę Boga na dziś, bo moje dziś decyduje o mojej wieczności. Chcę się pomodlić różańcem i brewiarzem, medytacją, adoracją, ale nie może w tym wszystkim też zabraknąć pytania, czego chce Bóg. Człowiek musi zapytać Boga, czego Bóg od niego oczekuje i jaka jest zdaniem Boga najlepsza dla niego droga. Więc medytacja to jest zdolność zadawania Bogu pytań, biorących swoją inspirację w tekście Biblii. A ktoś, kto potrafi zadawać pytania, jest też zdolny usłyszeć odpowiedź. Więc modlitwa, która jest pytaniem, to jest warunek zwycięskiego powołania. Pytać się Boga. Jest tu spełnienie tęsknot i uwielbienie i wstawiennictwo i medytowanie i kontemplowanie. Ale nie da się spytać bez Biblii. Dlatego Gabriel, archanioł, mówi do Matki Bożej tekstami Pisma Świętego. Więc pierwszym krokiem i modlitwą jest pytanie. Pytanie się Boga. Po co mnie tu wezwałeś? Co chcesz ze mną zrobić? Panie, dokąd mam iść? Bo jeśli tego zabraknie pytania, to w pewnym momencie mogę poczuć bezsens swojego istnienia. Stanę w domu przed ścianą i chociażby było tam mnóstwo gadżetów elektronicznych albo tylko grzyb na ścianie, wszystko jedno. I tak nie wiem, co robić i gdzie się udać. Więc spytaj się Boga, bo kogo się spytasz? Telefon zaufania czy Biblia? Kto da ci odpowiedź na twoje pytania, które są nieraz tak ciężkie jak krzyż? To, co robisz na początku, jest ważne. Maria na początku, w pierwszym słowie, pyta. Izraelici pierwsze spytali. Bo pierwszy, malutki nawet kamyk, rzucony ze szczytu góry, powoduje potężną lawinę idącą w doliny. Miliony ton. A zaczęło się od tego małego kamyczka. To, co pierwsze, jest najważniejsze. To, co na początku. A na początku było Słowo. Więc otwórz usta na początku modlitwy, na początku dnia, na początku swojej decyzji i spytaj się Boga, a Bóg ci odpowie poprzez Pismo Święte. Ale to nie tylko Pismo Święte. Przecież kiedy Jezus był na pustyni, szatan żonglował cytatami z Biblii. Też ją zna na wyrywki i na pamięć. Więc druga rzecz. Anioł też przychodzi do świętego Józefa i mówi jemu, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki. I Józef przychodzi do Matki Bożej i ona może zdziwiona, a skąd on wie, że mam dzieciątko pod sercem? Ona mu nie mówiła. Święty Józef więc jest obrazem kapłana, biskupa, twojego proboszcza, twojego wikariusza, twojego spowiednika, twojego przewodnika duchowego. To, co Bóg do mnie powie, sprawdź też z głosem Kościoła. Bo szatan nieraz nie musi się dużo wysilać, żeby człowieka zwieść. Więc spytaj się swojego świętego Józefa, swojego spowiednika, kierownika duchowego. Czy wolą Boga jest to, co Bóg ci powiedział, czy co uważasz, że ci powiedział? Ale na początku wszystko zaczyna się od słów. Na początku. Więc sięgajmy do Słowa Bożego i pytajmy się Boga. Więc jak wygląda twój pierwszy krok na modlitwie? Czy jest pytanie Boga? I czy Jego odpowiedzi słyszysz? Czy zadałeś Mu jakieś pytanie? Bo modlitwa jest kroczeniem krok po kroku do nieba, ale po ziemi. Chodzi o realizm. Więc czy masz odwagę zadać Bogu pytanie? I czy wierzysz, że Bóg cię słyszy?
i czy słyszysz Jego odpowiedź. Bo jeżeli te rzeczy się spełniają, dobrze jest między tobą a Bogiem. Bo być może ktoś jest na takim etapie, że nie pyta się Boga. Albo na takim etapie, że nie wierzy, że Bóg go słyszy. Albo na takim etapie, że nie słyszy, chociaż pyta. Nigdy to nie jest winą Boga. Więc co zrobić, żeby to poprawić? Sięgnij do Słowa Bożego. Otwórz okładki Pisma Świętego. Módl się, pytając Boga i słuchając Jego słów, aby nikt z nas nie żył w chaosie dziwnego cierpienia, niezrozumienia swojego życia. Spytaj się Boga, o co chciałbyś Go spytać dziś? Bóg odpowiedział, On zawsze odpowiada, jeżeli Go pytasz, jak Maryja, jak Izraelici.